rozpoczynamy drugą kadencję prac naszego rządu. Pierwsza była bardzo ciężka i takim symbolicznym podsumowaniem działalności wojewodów niech będzie wynik wyborczy kandydatów, wojewodów, którzy kandydowali w wyborach. Aż 8 wojewodów zostało posłami i 2 wicewojewodów. Potężna grupa, teraz następuje uzupełnienie państwa szeregów, bardzo mocne, bardzo interesujące. Mamy 4 nowych wojewodów, dzisiaj powołujemy 4 nowych wojewodów, bardzo doświadczonych polityków. Myślę, że bez najmniejszego oporu szybko przejmą brzemię odpowiedzialności za pracę organów podległych wojewodom w terenie. Także ten wynik wojewodów, tych 8, a tak naprawdę 10 nowych posłów, to jest ocena opinii publicznej pracy naszych wojewodów, bardzo wysoka ocena, bardzo wysoki stopień wiarygodności. To jest efekt waszej ciężkiej pracy i tego, że nie byliście tylko urzędnikami, byliście znakomitymi urzędnikami, ale przede wszystkim osobami, które czuły się odpowiedzialne za to, co się dzieje na terenie województwa, współgospodarzami realnymi powierzonych wam instytucji w tym terenie. Wyborcy ocenili bardzo wysoko, obywatele bardzo wysoko ocenili aktywność waszych kolegów. Więc poprzeczka jest bardzo wysoko zawieszona. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że te 4 następne lata będą dla nas wszystkich powodem do wielkiej satysfakcji, ale będzie to naprawdę ciężka praca. Jestem przekonany, że wszyscy podołacie tym obowiązkom i ci, którzy przez 4 lata dzielnie reprezentowali rząd w terenie i nowi wojewodowie, starannie dobrani, przemyślani, naprawdę no, ludzie o znakomitym doświadczeniu w różnych dziedzinach i o wielkim wyrobieniu politycznym, bo jest to niezbędne przy pełnieniu tak odpowiedzialnej i ważnej funkcji. Ten kontakt z obywatelami, realizacja podstawowych problemów obywatelskich i to szybka, czasami bardzo szybka konieczność realizowania tych obowiązków, to na pewno jest istota działania wojewodów. Oczywiście współpraca dobra z samorządami, na czym nam też zależy, jest to niezbędne. Cały szereg konkretnych działań, często wymagających no, ciężkiej bardzo pracy, ale sprawy urzędów wojewódzkich, sprawy reprezentowania rządu w terenie są w bardzo dobrych rękach, panie premierze. Chcę pana zapewnić, że naprawdę mamy mocny, dobry skład i myślę, że będzie tak dobrze jak przez te ostatnie 4 lata. Bardzo wszystkim wojewodom dotychczas pełniącym funkcje i którzy będą kontynuowali dziękuję za dotychczasową pracę i nowym wojewodom też składam tutaj życzenia no jak najbardziej efektywnej pracy. Wiem, że możemy na was liczyć, możemy liczyć na wasze, jeszcze raz podkreślę, wielkie doświadczenie. Dziękuję, że panowie zdecydowali się przyjąć tę funkcję. Dziękuję bardzo.